Siema, siema, z tej strony Pazur Games i dzisiaj oczywiście nagrywamy kolejny odcineczek w naszej serii Pazurcraft. Wczoraj był poprzedni, więc jeśli jeszcze go nie obejrzeliście, to wbijajcie, bo tam dużo się działo, oj, dużo, serio. No i w tym filmie myślę, że już wyjdziemy z tej kopalni, bo zwiedziliśmy ją mocno w poprzednim odcinku i nie ma co już tak siedzieć tutaj. Więc myślę, że można już iść. No czekajcie, może sobie jeszcze tu przejdziemy. To było zwiedzone. Czekajcie, tędy gdzieś. Już powoli bym tak wyjścia szukał. Gdzieś tutaj może coś będzie, jakieś diaksiki. No chyba nie ma. Nie ma. Może tu jest jakieś wyjście. I no, i w ogóle widzowie, ponad 200 wyświetleń wbiliście pod wczorajszym odcinkiem. Jakby to jest serio dużo. I mega dziękuję za to. A, i też przypominam, może nie wiecie, w niedzielę jest oczywiście live z Minecraft Dungeons i innych gier. Razem z diamentowym Jankiem. W niedzielę o godzinie 10 jest zaplanowany, więc możecie z tym zobaczyć. I też odblokowałem opcję społeczność na YouTubie. I teraz będę robić jakieś różne takie ankiety. O Boże! Widzowie, to było tak blisko, żeby zginąć. O kurde. To było tak blisko. Miałem pół serca. Jakiś durny creeper mnie wysadził. Ale żyjemy. O dziwo. To jest. No niezły fart. Zróbmy sobie tarczę. Kurde, jak ja się wystraszyłem normalnie. Co to było? Przecież to było tak blisko, żeby ten creeper mnie wysadził. Kurde. Dobra, no. Gramy dalej. No powiem wam, nie chciałbym stracić tego wszystkiego. No ale to było serio bliskie. Trzeba bardziej uważać i być czujnym. Dobra. Ty w ogóle geoda tutaj się biła. Geoda. Fajnie. Okej. Oj. Już się wystraszyłem. No, może jakieś diaksy tu będą. Dobra, ja bym już powoli szukał wyjścia stąd, bo nie ma co tutaj siedzieć tak długo. A, wróciłem do miejsca, gdzie byłam. Czekajcie, może odbierzmy obsydian. O nie. Moja woda dawać mi to. Oj. Dobra, zbieramy obsydian. No bo tutaj. Zbierzmy 10 obsydianu na portal od razu. Bo się przydał.
No to zły pomysł. Okej. Ej, a bo mieliśmy 2 obce. To jeszcze 6. Dobra. Jeszcze 5 obsydianu i będzie. Czekajcie w ogóle. Czekajcie chwilę. Nie wiem, czy to się nagrywa. Dobra. Piszcie w ogóle pomysły na co bym mógł też nagrywać. Oczywiście seria z Puzzle Crafta dalej będzie, oczywiście nie kończę. Ale tak po prostu mówię. A właśnie, i też może dziś ogarniemy farmę krów. Jak stąd w miarę szybko wyjdziemy. Jeszcze 2 obsydiany. Dobra. Jeszcze jedno. Mamy to. 10 obsydianu, ok. Teraz by się przydało znaleźć jakieś wyjście sensowne. Kurde, wywalaj. No. Głupi szkielet. Mamy w ogóle 3 diamenty jeszcze. Lala kill. Dobra. Może to będzie jakieś wyjście. Okej, do góry jakieś przejście. Dobra. Ej, w ogóle mamy już 19 level. To fajnie. Okej, tu gdzieś wyjdę. A tutaj jeszcze się... O, skrzynka, fajnie. A to jest to miejsce. Jeśli oglądaliście poprzedni odcinek, to pewnie wiecie. Byliśmy. A to można wziąć. Dobra. Gdzieś tu by trzeba było znaleźć wyjście jakieś. Popłyniemy tą wodą i gdzieś tam będzie coś, myślę. Nisko jesteśmy. Dobra, i teraz... Kurde, gdzie teraz? Dobra, tam. Kurde, jak tam przejść? Okej. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Ale okej. No to była jakaś woda. Kurde, jak to tam przejść? Ach, ta lawa. Ojeju, spadam.
Dobra. Jakoś to tak przejdziemy już. Już trudno. No tam raczej nie ma wyjścia. Dobra. No jeszcze jakieś wyjście sensowne, czy nie? Nie chcę kopać się tak. No chyba będę musiał się kopać. O, o! O nie, podwodny kej. A w sumie dobrze. Jest tu powietrze. To teraz, no dobra, to teraz się chyba będzie trzeba kopać. Dobra. Kurde, czy to są jakieś góry? Flower Plains. No, oby to nie były góry, bo jeśli to są góry, no to... No to nie fajnie nawet. Będzie wysoko. A, chyba, że to już jest wyjście. O! No to jednak fajnie. Dobra, skoro tu jest portal, to do bazy tam. W ogóle to jest do dokończenia, jakby to się zepsuło. Ej, pillager? Taki pojedynczy? Czekaj, co? Tylko jeden? Ej, o co, come on? Taki pojedynczy pillager? Nie mam pojęcia. Jest dziwne to. A w ogóle poczekajcie. Włączmy sobie to, że się przyda. Ale dziwne, taki pojedynczy pillager jeden. No tu jest jakiś kejwik. Czy to jest spółka, czy co? Ta półka. Ej, dużo to Endermanów nawet. Ej! Co jest? Szkielet w żelaznej zbroi? Całej? Kurde, to jest rzadkość chyba. Kurde. Oj Boże. Ja się tego piłem i zacząłem robić tą miniaturkę. I prawie przez to zginąłem. Przez kurde jakąś dużą miniaturkę prawie zginąłem. Po prostu świetnie. Bo już pewnie nawet tego nie użyli jako miniaturkę, więc... no super. A jeszcze jakiś syf mnie goni. Tak myślę, z czego by dach zrobić w domu, bo... Tak zbytnio to drewna takiego ładnego nie ma. Chyba już zrobimy takie ten, z pni, chociaż dużo wtedy zejdzie drewna i... Nie wiem, czy to wystarczyło. A z brzozowego? Nie, to by nie wyglądało zbyt fajnie. Kurde. Ale to nie jest jakiś mega duży dom. Ile by tam tego było potrzebne? Tych pni na przykład. Chyba 49 albo i więcej. Bo wcześniej jak obliczyliśmy podłogę, to było 49.
Jezu! Weźcie się ode mnie, odwalcie już. Dobra, to wbierzmy gdzieś około stak. Nie no. O, 20 level mamy, fajnie. Obyśmy teraz nie zginęli. Dobra. Zbieramy sobie drewno. A, i w ogóle widzowie, jeśli dotrwaliście do tego momentu, to wbijajcie na mój serwer Discord. Jest rada zdobycia limitowana ranga. Będzie zaraz, niedługo już. Zdobycie taka limitowana ranga, więc jeśli byście chcieli, no to wbijajcie. Taka ranga, wakacje 2022. No i to można zdobyć tylko raz, więc no. Wbijajcie oczywiście. Okej, jeszcze tego teraz zbierzemy. Czekajcie, mamy dom 6 na 6, czy... Nie, chyba 7 na 7 mamy. Tak, tak. No to w takim razie... Będzie potrzebne około... Zbierzmy stack 10, albo i więcej. Dużo na to zejdzie drewno. Dobra, myślę, że tyle wystarczy. W przyszłości myślę, że w tym miejscu właśnie. Albo gdzieś, nie wiem, tam, za tą górą. Ale raczej tutaj. Obok tego oceanu, jak będziemy robić różne farmy takie automatyczne i takie różne. No to myślę, że będzie tu można zrobić jakiś lepszy domek. Gdzieś tam obok będzie można ten... Nie będziemy go niszczyć oczywiście. Ale gdzieś obok tego jakiś drugi fajnie zrobić też. Okej. Biedna trawa i biedne pochodnie. Ej, czekajcie, nie, tego mi chyba nie starczy. Bo jeszcze te boki. No nie wiem, zobaczymy. Czekajcie. Mam drewno? O Jezu. No dobra. Jednak chyba tego zejdzie trochę więcej niż się spodziewałem. Tak. Nie no. Okej, będzie trzeba jeszcze lecieć po drewno. Chyba. Dobra, tak, 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 tak. Teraz tak, tak. Przecież tego jest totalnie za mało. Puzzle Games i jego świetne obliczenia. Po prostu... Świetnie, nie? No, wywalaj.
O Jezu, przecież tego jest tak mało. Dobra, lecimy jeszcze po drewno. Jeju, mało zombie z łopatą, nie! Creeper, szkielet, po prostu... Ech. Więcej ich nie mogło być. Po prostu nie wiem. Dobra, teraz to, dobra, zbierzmy pustaka, albo tyle na ile starczy siekiery, czyli ile? A w sumie to nawet będzie pustaka. Potem kurde taki wycięty las będzie cały. Dobra, jeszcze trochę. Ile jeszcze tego wystarczy? Trzy, a to będzie... Jezu! Nawet gnoja nie słyszałem, no. No co to ma być? No, ile ma HP? No, głupi creeper. A nie, to starczyło na 30 tylko. Dobra. Czekajcie. Dobra, dziś skończymy budowę naszego domku i zrobimy portal do Netheru. To są moje misje na dziś. Kurde, nie starczy tego drewna, no. Yeah. Zwróćmy od razu siekierę, bo przecież będę musiał leść i rąbać. A w sumie oczko pajączka się przyda. Myślę, że kiedyś. Dobra, co teraz? Teraz podwyższenie to... No będę musiał leść jeszcze po drewno. Świetnie po prostu. No i nie starczyło. To jeszcze na boki tam być trzeba. Poza tym tam dać. Ach, świetnie po prostu. W ogóle widzę, że coś mi nie działa w OBS-ie i nie mogę robić cięć. Bo sobie mogłem to wycinać w tym, w edytorze, ale nie chce mi się. Jakby serio, tak, żeby wyciąć jeden fragment w jakimś edytorze i potem to jeszcze pobierać i w ogóle, to nie chcę być serio. No sorry, ale real. To serio real. Według mnie. To jest serio prawdziwe. Dobra, zbierzmy trochę więcej. 45. Zresztą nas będzie wycięty. Bardzo mocno. To łącznie gdzieś z
Dwa staki pni poszła tędy. Albo i więcej chyba, no. No chyba więcej. Dobra, będzie więcej. Fajnie. Czekaj! A, zapuszczone w kopalni, ale 52. Pajęczyny, to dużo. Trzymam te pochodnie tak dalej. Nie ma co przecież tak. Dobra, już prawie jesteśmy. No i myślę, że to nie będzie jakieś jakoś źle wyglądać. Taki domek. Dobra, jeszcze jedno tutaj. Piąteko. Jeju. No, zostało troszkę. Ale to fajnie w sumie. No i git. Jeszcze tutaj by się przydało zrobić tak. I będzie już totalnie sztos. No idealnie chyba starczy. Znaczy nie idealnie, ale zostanie jeszcze mniej. To akurat fajnie. Jak to wygląda? Spoko to wygląda. Dobra, portal do Netheru. Gdzie robimy? No myślę, że gdzieś tutaj, tak od boczku. Dobra, podpalamy już. Oczywiście. Zapalniczka. Tak. Zobaczmy spawn, jaki mamy. Obni delta bazaltowa. Wykrakałam. Na szczęście nie. Ale jest jeszcze gorzej niż delta. No nie gadać, że cave. No ale... Jezu. Gorzej być nie mogło. Kurde. Tak, mam nadzieję, że gdzieś tutaj jest coś sensownego. A nie jakiś cave. Czekajcie, jaka to jest wysokość? 34! To my nisko jesteśmy, czekać. Czekajcie, patrzcie, widzimy.
No, ale nie podoba mi się ogólnie spawn, jakby... Cave, serio, no. No niezbyt fajnie, że cave mamy taki spawn. Już bym chyba deltę wolał, jakby serio, no. Cave to jest jedna z najgorszych rzeczy, tak. Dobra, może tu będzie ten... Jakieś wyjście, no. Dawać, no. No, no. Jeju, widzowie, serio, musimy mieć taki spawn, jakby, no nie fajnie, serio nie fajnie. Serio, bym już teraz zwał deltę. Gorzej chyba być nie mogło, no. Jeszcze za kilof niszczę, no super. No nie, no. Naprawdę, no. Aż tak źle? Okej. Jakiś pierdusz. O, czekajcie. Tak. Dobra, jakoś mega źle nie jest. Chociaż w sumie chyba jest. No ale dobra, mamy przynajmniej wyjście tutaj. Ej, szkielecie. No to nieźle, w cave'ie mamy spawna, ale... Udało się nawet... No, dobra, dobra, nie. Jednak nie narzekam, spawn świetny. Spawn świetny. Już mamy cel na następny odcinek. Więc wiecie, co będzie w następnym odcinku. Czekajcie, może zróbmy sobie foto do miniatury. Dobra. Mamy to. Wróćmy do bazy. Nie no, jednak jest fajny spawn. Jest forteca. I jest za... ściel. Dobra, kto wie, ten wie. Nieważne. Dobra. Byśmy ten buty z tym solo speedem i byśmy tutaj dali sobie pierdusz pod nóżki, to by było w sumie fajnie, bo wiecie. Byśmy mieli szybkie bardzo chodzenie, albo jakiś lód. Już nie wiem, lód się chyba nie roztopi, jak należy. Nie wiem. Dobra. Odłóżmy tutaj jeszcze do skrzynki. Pobierzmy ze sobą to też, to też. A bloczki też weźmiemy na jutro. Jutro widzowie będzie kolejny odcinek oczywiście. Co by tu się jeszcze przydało? Dobra, to się przyda. No i może jeszcze to. No bo zróbmy sobie z chlebek, bo jeszcze i tak mamy pszenicę, jak będą krowy, więc jest git. Ej, w sumie możemy zrobić enchanting, bo czemu by nie, ale nie mamy opsa.
A to w następnym odcinku będzie. Dobra. Spoko wyszedł odcinek. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i suba z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić następnych odcinków na moim kanale. No i ja już się z wami żegnam i pa pa. Pa, widzę. Jutro kolejny odcinek, pamiętajcie, więc narka.